No zawsze podziękowane, że po latach, długich latach nieobecności w Lublinie mogłem teraz, mam okazję tutaj przybyć i no, jeszcze kilka słów przemówić w sprawach, które nas wszystkich interesują. Niewątpliwie do takich spraw należy problem także kary śmierci i skoro panowie organizatorzy dzisiejszego spotkania prosili o to, żeby na ten temat coś parę słów powiedzieć, chętnie powiedzmy jakoś tej prośbie starałem się odpowiedzieć. A mianowicie za wprowadzenie jeszcze szczególnie jakoś uzasadniające właśnie tą moją w wypadku decyzję, to jest dwie uwagi na początku chciałbym wypowiedzieć. Chyba akurat płyną one z tego przekonania, że podjęcie tego tematu Kościół a kara śmierci, a konsekwentnie oczywiście poddanie go później pod publiczną dyskusję, jest jak najbardziej na czasie. I przemawiają za tym, przynajmniej jeśli chodzi o moją osobistą motywację, przemawiają za tym dwa wydarzenia. Mianowicie jedno z nich wielkiej wagi w łonie samego Kościoła, drugie mniejszego kalibru, niemniej jednak mające miejsce w naszym współczesnym polskim społeczno-politycznym świecie. Jeśli chodzi o to pierwsze, to mam na myśli tutaj wypowiedź Jana Pawła II w encyklice Evangelium Vitae, w encyklice ogłoszonej, jak wiadomo, w dniu 25 marca 1995 roku. To jest to pierwsze wydarzenie, to właśnie w kościele wielkiej wagi, a później mniejszy, ale powiedzmy charakterystyczne, mianowicie o komunikat podany w 29 numerze Katolickiej Agencji Informacyjnej, poradnie KAI, prawda, określanej, z dnia 21 października 2004 roku, więc mniej więcej, prawda, półtora roku temu ten komunikat miał miejsce. I w pewnych kręgach katolickiego społeczeństwa, tu mówię na podstawie moich własnych, osobistych, takich powiedzmy, doświadczeń, mianowicie w pewnych kręgach wzbudziły te wypowiedzi takie właśnie zaniepokojenie. Czy Kościół nie zmienił przypadkiem swojej doktryny na temat kary śmierci? Jak na to w ogóle patrzeć, sprawę patrzeć tak z dzisiejszego punktu widzenia? W dzisiejszych warunkach życia społecznego, a szczególnie właśnie naszego polskiego społeczeństwa. A więc dla tej właśnie racji można mówić o rzeczywistym społecznym zapotrzebowaniu na to, ażeby podjąć ponownie tę sprawę celem obiektywnego jej naświetlenia i skorygowania szerzących się około niej, bądź niekiedy szerzonych, powiedzmy dosyć pochopnie, nieuzasadnionych mniemań i opinii. Niezbędnym wszakże warunkiem dla klarownego takiego wyłoszczenia meritum sprawy, czyli tego zasadniczego zrębu do czytelnego stanowiska Kościoła w sprawie kary śmierci, jest wstępne rozróżnienie dwóch podstawowych aspektów tej problematyki. Pierwszy z tych aspektów dotyczy moralnego wymiaru kary śmierci. Innymi słowy, chodzi o rozstrzygnięcie, czy kara śmierci jest sankcją moralnie godziwą, sankcją moralnie dopuszczalną, czy też jest instytucją prawnokarną, ale skażoną jakimś wewnętrznym złem moralnym. W ścisłej zależności, prawda, oczywiście od rozstrzygnięcia tej drugiej kwestii pozostaje ten fundamentalny aspekt kary śmierci dotyczący tym razem jej stosowania w tej praktyce sądowej, prawda. Oczywiście ten drugi właśnie aspekt stosowalności kary śmierci, to on ma rację bytu tylko w tym założeniu, a no, że ten problem moralnej godziwości kary śmierci zostanie pozytywnie rozstrzygnięty w wypadku moralnego zła, jakiegoś tkwiącego w tej instytucji jako takiej, no to wtedy by nie można było mówić o jakichś moralnych zasadach stosowalności. Z góry wiadomo, wtedy jest jedyną racją, jedyną zasadą obowiązującą, to byłby radykalny abolicjonizm.
A więc teraz przystępuję do omówienia tego, jak wygląda problematyka, jak wygląda w ogóle nauka Kościoła o karze śmierci w encyklice Evangelium Vitae, tym pierwszym wydarzeniu, prawda, które skłania do tego, by tę problematykę jednak wciąż podejmować i w miarę możliwości jak najdokładniej by ją naświetlić. Otóż wiadomo, że, znaczy to rzecz oczywista, wiadomo, że jeżeli chodzi o Evangelium Vitae, to Ojciec Święty poświęcił tej sprawie kary śmierci numer 56. Ale jednak już swego rodzaju wprowadzeniu w tę naukę jest w pierwszym zaraz zdaniu tego numeru podana informacja, że problem kary śmierci należy rozpatrywać w perspektywie tego, co w tejże encyklice powiedziane zostało w poprzednim numerze 55. A w tym numerze 55 papież daje taki krótki wykład na temat autentycznego prawa człowieka do obrony własnej, które to prawo implikuje, cytuję słowa papieża, w tym sensie, niestety, czasem pozbawienia życia napastnika. Ale moralną podstawą tego prawa jest, kontynuuje dalej papież swoją naukę, jest miłość samego siebie oraz odpowiedzialność za życie drugiej osoby, za wspólne dobro rodziny lub państwa. Centralny zaś w tym działaniu, powiedzmy, obrony własnej, samowłasnego swojego życia, to za cenę, powiedzmy, życia, te pozbawienia życia tego napastnika, no to ten fakt pozbawienia tego życia napastnika jest moralnie usprawiedliwiony w myśl nauki Kościoła w tym, że on sam spowodował tę śmierć, narażając się na nią swoim zachowaniem. Otóż po tak zarysowanej, powiedzmy, tezie o moralnej dopuszczalności zabicia człowieka w akcie samoobrony, Ojciec Święty Jan Paweł II podejmuje problem kary śmierci. Nawiązuje on najpierw do współczesnej tendencji, cytuję go, jak najbardziej ograniczonego jej stosowania lub wręcz całkowitego jej zniesienia. Następnie umieszczając w tym kontekście dalszy ciąg swego wywodu, którego centralną osią, jak wiadomo, jest ta idea ewolucyjnego dostosowania prawa karności do godności człowieka. Aż sekundkę, tylko tutaj przesuniemy troszeczkę, już będzie statek działał. Tak, to już będzie działał. Więc moralną podstawą, za jak ja to na czym ja skończyłem, chodzi o to, że w obronie swojego życia prawie dochodzi do pozbawienia życia tego napastnika. Otóż ten cenny akt obrony właśnie, który powoduje pozbawienie życia napastnika, moralne swoje usprawiedliwienie znajduje w fakcie, że oto on sam spowodował, prawda, tę śmierć, narażając się na nie swoim zachowaniem. I później teraz papież podejmuje, wracam znowu do tego, co o czym mówiłem, podejmuje papież Jan Paweł II problem kary śmierci, nawiązując najpierw do współczesnej właśnie tendencji jak najbardziej ograniczonego jej stosowania, albo wręcz całkowitego zniesienia. Następnie, umieszczając w tym kontekście dalszy ciąg swego wywodu, którego tą centralną ideą jest to dostosowanie tej kary śmierci do godności prawa karnego, przepraszam, dostosowanie prawa karnego do godności człowieka, a w ostatecznej zaś perspektywie do zamysłu Boga, względem Boga i człowieka, w kręgu tych stwierdzeń Ojciec Święty rozważa teraz właśnie problem kary śmierci, celów kary śmierci najpierw. Te cele zmierzają najpierw do naprawienia nieporządku wywołanego przez wykroczenie jakieś, prawda, określone, oraz do obrony ładu publicznego
i bezpieczeństwa osób, jak również do dostarczenia przestępcy bodźca i pomocy do poprawy oraz wynagrodzenia za winy. Tak jest napisane w encyklice Ewangelium Vitae, chociaż to chodzi o pytanie już tak spontanicznie, jak ten w wypadku wykonania kary śmierci, czyli pozbawienia życia, tego jak on może mieć jeszcze szansę na to, żeby mógł dokonać powiedzmy jakiejś poprawy do kraju, albo też wynagradzać komuś za popełnioną winę. W każdym razie tak sformułowane cele kary śmierci zostają skonfrontowane z ogólną zasadą moralno-prawną, mianowicie, to jest dalszy ciąg nauki papieża, że pomiędzy przestępstwem, a pomiędzy karą powinny się zawsze przestrzegać miary proporcjonalności. I w bezpośrednim zaś odniesieniu do kary śmierci to prowadzi do wniosku, że karę tę można stosować tylko w przypadkach absolutnej konieczności. W tych słowach papież wyraża swoją naukę, a więc wyjątkowo, mianowicie gdy nie ma innych sposobów obrony społeczeństwa. Otóż właśnie, wyrażenie to, gdy nie ma innych sposobów obrony społeczeństwa, to określenie wprowadza w tą ogólną formułę pewien element historycznej relatywizacji, czego konsekwencją stają się dalsze stwierdzenia papieża, mianowicie, że dzisiaj, czyli mu chodzi o sytuację dzisiejszą, dzisiaj takie, może dawno nie, ale dzisiaj takie inne sposoby już istnieją, mianowicie coraz lepsza organizacja instytucji penitencjarnych. A więc tym samym papież sugeruje, że stosowanie kary śmierci we współczesnych warunkach naszego życia społecznego, ono ulega takiej stopniowej dezaktualizacji, jak to zresztą już wcześniej było powiedziane w określeniach katechizmu Kościoła katolickiego, który też został przecież zredagowany i opublikowany z inicjatywy Jana Pawła II. Otóż na tych doktrynalnych rozstrzygnięciach kończy się relacja na temat stanowiska Kościoła w sformułowaniu właśnie już niestety żyjącego Ojca Świętego Jana Pawła II. A więc do omówienia jeszcze pozostaje teraz to drugie wydarzenie, o którym jak wspomniałem, był komunikat tego kraju, katolickiej agencji informacyjnej, komunikat z dnia 21 października 2004 roku. Tytuł komunikatu brzmi tak następująco. Biskupi, dwukropek, kara śmierci krokiem wstecz. Otóż naciśnięciem guziczka, który wyzwolił ten prasowy odzew kraju, stała się inicjatywa, w ten czas, troszkę wcześniej, zgłoszona przez partię Prawo i Sprawiedliwość, osobie dziś pełniącego, jak wiadomo Państwu wszystkim, obowiązki ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, ażeby w polskim prawie karnym wznowić stosowanie kary śmierci. W związku z tym kraj, niby tutaj czy w osobie współpracownika, dziennikarza, członka redakcji, czy też może samego naczelnego redaktora, postanawia zasięgnąć w tej sprawie kary śmierci opinii członków Episkopatu Polskiego, zebranego akurat w ten czas na jakiejś takiej ogólnobiskupiej konferencji, i ażeby na podstawie wypowiedzi pięciu z tych obecnych tam członków, 100 osób, prawda, liczącego gremium Episkopatu, ażeby te wypowiedzi uzyskane od pięciu przygodnie zapytanych biskupów przedstawić katolickiemu czytelnikowi pod tym generalnym, prawda, tytułem Biskupi, kara śmierci krokiem wstecz. Wypowiedzi te nie są autoryzowane, jak na przykład, przepraszam, mają charakter takie dosyć nieraz na prędce wygłoszonych opinii w tym stylu, jak na przykład, że kara śmierci, cytuję dokładnie, z doktrynalnego punktu widzenia nie da się obronić. Inna wypowiedź, dyskusja o karze śmierci od początku do końca jest bezsensowna. Bądź też, że jest to akt tragiczny i desperacki. Ale podane wszakże z całą powagą pod ogólnym tytułem biskupi,
kara śmierci krokiem wstecz, tchnął wyraźnie już przez Kaj spreparowaną sugestią, że nie są to głosy prywatne, ale wyrażają stanowisko ogółu polskiego episkopatu. Więc nic więc dziwnego, że podane w tej formie do wiadomości publicznej, no jednak nie przekazują ogółowi wiernych autentycznej doktryny Kościoła w tej materii, która wyraża swoje już przekonanie. Wręcz przeciwnie, właśnie budzą te na wstępie dzisiejszego przemówienia przytoczone pytania, wątpliwości, jak ostatecznie ma się sprawa kary śmierci w nauce Kościoła. A zatem, ażeby przynajmniej we własnym zakresie mieli jasne rozeznanie co do istotnego meritum nauki Kościoła w tym przymiocie, no to spójrzmy na tę naukę nieco z innego punktu widzenia. Termin ma mówić o karze śmierci w orzeczeniach prawda nauczycielskiego Kościoła, czyli nauczycielskiego urzędu Kościoła. Termin ta, bo termin nauka Kościoła nie jest terminem jednoznacznym. Odnosi się już tak z elementarnej nauki teologicznej wiadomo, że odnosi się ona w gruncie rzeczy do dwóch instytucjonalnych form tego nauczania. Mianowicie tak zwanego nadzwyczajnego nauczania Kościoła, Magisterium Ecclesiae Extraordinarium, oraz zwyczajnego nauczania, czyli Magisterium Kościoła, Magisterium Ecclesiae Ordinarium. Jeżeli chodzi o nadzwyczajne nauczanie Kościoła, to ono przejawia się najpierw w formalnych orzeczeniach soborów powszechnych oraz w uroczystych definicjach ex cathedra ogłaszanych przez biskupów, przez papieży zgodnie z obowiązującą w Kościele procedurą, co jest osobnym zagadnieniem, tego nawet tutaj dziś oczywiście poruszać nie będziemy. Otóż trzeba od razu stwierdzić, że w sprawie kary śmierci my żadnych tego rodzaju uroczystych deklaracji ex cathedra nie mamy. A zatem w tym założeniu objaśnienie terminu prawa śmierci przesuwa się w stronę zwyczajnego magisterium Kościoła. Tu znowu nie jest miejsce na to, żeby przeprowadzać dyskusję z kilku tak w swoim czasie, gdzieś te głosy przycichły, ale tak w ten progresistowsko nastawionych teologów, którzy kwestionowali uprawnienia Kościoła do formułowania swych orzeczeń w zakresie prawa naturalnego poza jego najwyższymi zasadami, jak ta, że czyń dobra, unikaj zła, powiedzmy, czy tam szorej samy człowieka i nic więcej. Na ten temat ja tego pomijam, bo te sprawy później były u nas w polskiej literaturze teologicznej omawiane, dwóch polskich znanych w ten czas, przy laty, ksiądz Bartel i ksiądz Bogacki na ten temat opublikowali swoje prawda stanowiska, no i dlatego też ja już mogę oprzeć do ostatecznej konkluzji tych ich prawda prac, które uprawniają do tego, ażeby prawda powiedzieć, że Kościół o ile ma być filarem i podporą prawdy, jak to święty Paweł napisał w pierwszym liście do Tymoteusza, to on także w zakresie szczegółowych norm prawa naturalnego które mają z tego tytułu ten charakter norm ogólnoludzkich i ponad historycznie ważnych, a więc one i dlatego niezmiennie obowiązują w obszarze tych gatunkowo określonych kategorii działań, których taką znakomitą egzemplifikacją jest właśnie dekalog, no właśnie, że no w tym czasie Kościół też może głosić i głosi naukę nieomylną, prawda, w zakresie tego swego zwyczajnego prawa, tego zwyczajnego magisterium Kościoła, zwyczajnego urzędu nauczycielskiego Kościoła. A więc niemniej jednak, przysługuje mu to uprawnienie do nieomylnego głoszenia w ramach zwyczajnego nauczania Kościoła także praw moralnych odnośnie do tych właśnie tak gatunkowo określonych do prawa naturalnego, to jednak tę funkcję, wykonywanie tej funkcji musi przestrzegać odpowiednich kryteriów, które są jednocześnie sprawdzianami autentyczności, powiedzmy, tej nauki. I wśród tych kryteriów
jednym z bardzo ważnych, jestem tutaj trzy, powiedzmy, wymieniają, ja się ograniczę tylko do jednego, mianowicie chodzi o nieprzerwaną ciągłość doktrynalną, na przypadku o nieprzerwaną ciągłość nauczania Kościoła odnośnie do właśnie dopuszczalności kary śmierci jako sankcji państwowego prawa karnego. Otóż wielka wada właśnie tej nauczycielskiej funkcji zwyczajnego urzędu magisterium Kościoła, ona spowodowała, że Jan Paweł II tej sprawie także poświęcił osobny list pasterski pod tytułem Ad tuendam fidem, jakby w obronie wiary czy celem zabezpieczenia wiary. Z dołączonym do tego listu pasterskiego Jana Pawła II znowu kongregacja nauki wiary, której prefektem był w owym czasie kardynał Józef Ratzinger, ona dodała wyjaśnienie doktrynalne dotyczące końcowej formuły tego wyznania wiary. Otóż część tych dokumentów wydobywa to, co dotyczy naszego tutaj bezpośrednio tematu. Mianowicie z treści tych dokumentów wynika, że w zwyczajnym nauczaniu Kościoła obok istnienia prawd niezmiennych, prawd powiedzmy dogmatycznie pewnych, istnieją pewne także wątki doktrynalne o charakterze zmiennym, historycznie uwarunkowanym, które już nie partycypują w kryterium tej tożsamej ciągłości zwyczajnego nauczania Kościoła, a tym samym nie cieszą się atrybutem dogmatycznej nieomylności Kościoła. Ważne są zatem w tym stopniu, w jakim przekonywujące ukazują się przytaczane na ich rzecz argumentacje. Otóż te ogólne zasady, określający doktrynalny status zwyczajnego nauczania Kościoła, zostały tu przeze mnie zrealizowane po to, aby w ich świetle przedstawić także stopień i zakres doktrynalnej wagi nauki Jana Pawła II i nauki zawartej w encyklice Evangelium Vitae. Na pewno, jak już wspominałem o tym, swego rodzaju przygotowaniem tej nauki były zapisy opracowanego z inicjatywy Jana Pawła II katechizmu Kościoła katolickiego. On ogłoszony w roku 1992 został podany później rewizji i w obowiązującej aktualnej postaci, czyli ostatecznie już powiedzmy, obowiązującej aktualnej postaci w numerze 2266 podaje taką oto naukę. Ochrona wspólnego dobra społeczeństwa domaga się unieszkodliwienia napastnika. Z tej racji tradycyjne nauczanie Kościoła uznało za uzasadnione prawo i obowiązek prawowitej władzy kościelnej do wymierzenia kar odpowiednich do ciężaru przestępstwa, nie wykluczając kary śmierci w przypadkach najwyższej wagi. Następnie, po sumarycznym wymienieniu celów wszelkich kar, zostaje do tego rejestru dodana klauzula, powtórzona później w encyklice Evangelium Vitae, jeśli środki bezkrwawe wystarczają do ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób, władza powinna stosować te środki, gdy są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej. Otóż z tego widać, że nauka zwyczajnego urzędu nauczycielskiego Kościoła, tego zwyczajnego magisterium Kościoła w sprawie kary śmierci jest zupełnie jasna. Kościół nie jest wcale za karą śmierci, innymi słowy, nie można przypisywać etykiety takiej deklaratywnego zwolennika stosowania kary śmierci jako swoistego panaceum na chorobę współczesnego społeczeństwa. I szczególnie ekstremalne postacie, za jakie słusznie uchodzą wszelkie zamachy, powiedzmy, na życie ludzkie, szczególnie więc akty morderstwa, zabicia człowieka niewinnego. Kościół upatruje jednak w karze śmierci tylko drastyczną formę zła fizycznego,
który jako taki, jak jest zło fizyczny, śmierć jest złem fizycznym, jako tak wolny jest prawdzie o tej moralnej skazie zła moralnego. Niemniej jednak może być usprawiedliwiony moralnie, gdy jest odniesiony, przyporządkowany do obrony dóbr wyższego rzędu, jakimi niewątpliwie jest moralna wartościowość osoby, życia osoby ludzkiej. I dla tej racji właśnie, że tylko pod tym warunkiem, że zostaje ona odniesiona do tej obrony, tych wypadek ekstremalnego zagrożenia tych dóbr wyższej wartości, one w całej w języku kościelnym, w całej klimacie duchowym, który jest opieczonym około tej sprawy, kara śmierci jest zawsze traktowana jako ratio ultima, czyli konieczność ostateczna, czyli kara krańcowa swej bezwzględności. Dlatego też nakazuje ona, to jest logiczny, logiczny zupełnie wypływający wniosek, nakazuje maksymalną ostrożność w stosowaniu nawet wtedy, kiedy się to czyni w ochronie, powiedzmy, no właśnie tych dóbr wyższego, czy nawet najwyższego rzędu. Że jakoś właśnie uważa słusznie moralną wartościowość osobowego życia ludzkiego, a także, powiedzmy, dobro, ogólne dobro wspólnej społeczności państwowej, który przecież w swej treści zawiera także, powiedzmy, afirmację i obronę życia ludzkiego, każdego osobowego ludzkiego życia. Tam papież, jak tak mówił o obronie także z własnego istnienia państwa, to też tak delikatnie właściwie dotyka problemu kary, właśnie nie kary, problemu sprawiedliwej wojny, ale tego motywu nie będę tutaj poruszał. Mimo wszystko ta apologia moralnej dopuszczalności kary śmierci, którą tu w dokumentach przedstawiłem, ona nie kończy wcale refleksji nad interesującą sprawą, dlatego, że dotyczy tylko jednego tego, na początku wypunktowanego, powiedzmy chociaż podstawowego, istotosowego aspektu moralnego statutu kary śmierci. Ale jednocześnie, prawda, już przytoczonych przed chwilą tych dokumentach doktrynalnych Kościoła dochodzą do głosu kwestii, które sygnalizują ten inny, odmienny, prawda, aspekt funkcjonowania instytucjonalnego kary śmierci, o którym mówiłem, mianowicie te, które dotyczą praktycznej stosowalności wymierzania kary śmierci. One dotyczą właśnie warunków tej praktyki kary śmierci, prawda, w orzeczeniach funkcjonującego, powiedzmy, całej instytucji prawa państwowego w danym społeczeństwie. Otóż one nawiążmy teraz do ustalonej przed chwilą idei, że państwowy wymiar sprawiedliwości może karę śmierci orzekać tylko wtedy, kiedy ona się okazuje jedynym dostępnym sposobem ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. I z tą zasadą niewątpliwie współbrzmi dokonane przez Jana Pawła II zacieśnienie tego moralnie raczej dopuszczalnego stosowania kary śmierci do przypadków absolutnej konieczności, to znaczy, gdy nie ma jakichś innych sposobów obrony społeczeństwa. Te dwa sformułowania, w gruncie rzeczy jednej i tej samej klauzuli maksymalnego ograniczenia stosowania kary śmierci, łącznie z wyraźnie wysuniętym postulatem skreślenia kary śmierci z listy sankcji państwowego prawa karnego, wprowadzają nas właśnie w tę sferę nauczycielskiego magisterium Kościoła, o której w tym dokumencie ad plenum fidem mówi się wyraźnie, że chodzi o twierdzenia, w których treści kryją się elementy uwarunkowane historycznymi sytuacjami społeczno i także i gospodarczymi. Więc choć sformułowane są one w ramach magisterium Kościoła, tego zwyczajnego urzędu nauczycielskiego Kościoła, to jednak zawarte w tych twierdzeniach normatywne wskazania należą już do kategorii prawd historycznie uwarunkowanych, odnosi do stosowalności prawa kolejnego. Te orzeczenia, one mają w sobie te elementy historycznego uwarunkowania, a zatem jako takie z natury swojej są zmienne. I akurat tak się ma sprawa
odnośnie do celowości stosowania kary śmierci we współczesnych warunkach życia społecznego. Zalecenia Jana Pawła II są nieprawdziwe. Encyklice Evangelium Vitae, powiedzmy, w tym kodeksie Kościoła, katechizmu Kościoła katolickiego, one są nacechowane głębokim humanizmem, tym duchem tego humanizmu. Niemniej jednak ich praktyczna stosowalność pozostaje, to z tym co mówiłem, w bezpośredniej zależności od oceny faktycznego stanu obywatelskiego wyrobienia i prawniczej kultury w poszczególnych społeczeństwach. Do tego dochodzi trafne rozeznanie i organizacja zastępczych środków obrony społeczeństwa przed tymi zbrodniczymi zamachami poszczególnych jednostek, czy nawet zorganizowanych grup przestępczych. Ponieważ jest propozycje te, mieszczą się właśnie kategorii dyrektyw historycznie uwarunkowanych i sytuacyjnie ważnych, wobec tego nawet w ramach kompetencji, nauczycielskich kompetencji Kościoła one nie cieszą się atrybutem nieomylności. Reprezentują taki wartość zasadności, jaki wynika z obiektywnej trafności rozeznania tych wymienionych przed chwileczką warunków odpowiedzialnego wprowadzania w życie kary śmierci. To zaś stanowi osobny rozdział w naszej tej filozoficzno-teologicznej refleksji nad karą śmierci. Dla wskazanych racji nawet publiczne wystąpienia Stolicy Apostolskiej przybierają ostatecznie postać indywidualnych poglądów papieży, a zajmujących w tej sprawie jakieś określone stanowisko. I one nie zawsze te wystąpienia pozostają w sobie zgodności. Otóż charakterystyczną ilustracją tego jest porównanie znanych nam już wypowiedzi Jana Pawła II, stwierdzającego, że przypadki absolutnej konieczności uzasadniających ewentualne stosowanie kary śmierci, dzisiaj jednak, dzięki coraz lepszej organizacji instytucji penitencjarnych, takie przypadki są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale. Te słowa zostały zapisane pod datą 25 marca 1995 roku. Ale porównajmy je z równie oficjalnym wystąpieniem Piusa XII z nie tak dawnej przyszłości. Mianowicie ten papież, przemawiając w październiku 1954 roku, więc jest wszystkiego 40 lat, mniej więcej różnicy pomiędzy obydwoma tymi wydarzeniami, przemawiając w październiku 1954 roku do uczestników 23. Zjazdu Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej bez ogródek stwierdza, i teraz następuje dłuższy cytat, to ja w całości tutaj przytoczę, bo jest bardzo w tym wypadku jakoś dotyczy właśnie tej sprawy przez nas omawianej, a wyraża powiedzmy stanowisko, no, które Państwo za chwileczką usłyszą, mianowicie, że nawet państwo ustabilizowane, dobrze zorganizowane, winno zawsze liczyć się z istnieniem pewnej liczby osobników nie poddających się żadnej dyscyplinie, dla których prawo nie znaczy nic innego, jak tylko przeszkodę w realizacji ich nikczemnych zamierzeń. Nic ich nie powstrzymuje. Bywa, że taki zbrodniarz godzi w cudze życie lub integralność ciała. Nastaje na wolność lub bezpieczeństwo osobiste. Wystarczy wspomnieć bezpośrednie zamachy na ludzkie życie, porywanie dzieci, handel żywym towarem. Często przestępca działa w pojedynku. Tworzą się jednak także szajki, które rozporządzają sprawną organizacją, szeroko rozgałęzioną wewnątrz kraju i na arenie międzynarodowej. Czasem przestępca działa prymitywnie i niezręcznie, kiedy indziej natomiast, na odwrót, wykazuje nadzwyczajną sprawność i pomysłowość. Stosuje też bez wygody wszelkie środki i podstępstwa, oszustwa, groźby, jawną przemoc. A chyba nikt nie zaprzeczy, że tego rodzaju opinie nie wygłasza się w kontekście
wołania, powiedzmy, o zniesienie kary śmierci, ale właśnie w kontekście utrzymania jej obligatoryjnego charakteru. Otóż teza głosząca ten historyczny i sytuacyjnie uwarunkowany charakter stosowalności kary śmierci zawiera ponadto jeszcze w swojej treści jeszcze jedną dużej wagi implikacji. Ten bowiem aspekt moralny wymiarów kary śmierci w praktyce życiowej w wyższym stopniu wchodzi w zakres kompetencji piastunu władzy państwowej, aniżeli nauczycielskiego magisterium Kościoła. Oni bowiem, to znaczy ci, którzy piastują władzę państwową, oni na pierwszym miejscu są powołani do podejmowania decyzji odnośnie do spraw związanych z ustawodawczą stroną instytucji kary śmierci, a więc bądź utrzymania w obowiązującym kontekście prawa państwowego prawa karnego, bądź jej zniesienia, czy też przywrócenia. Ich działalność w tej dziedzinie, w tym stopniu, w jakim jest przejawem troski o dobro powszechne, musi być też wyczulony na aktualne stany wspomnianego przed chwilą poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji życia społecznego, ale także na upowszechniające się świadomości społeczeństwa ewentualnych nastrojów lęku i obaw w obliczu zagrożeń ze strony nasilającego się bandytyzmu i innych patologii godzących w życiowe warunki przeciętnego, bezbronnego obywatela. I dlatego ich prawem, prawem piastunu władzy państwowej jest prawem, ale też i obowiązkiem jest uzyskiwać odpowiednie w tej dziedzinie informacje, badać te sytuacje życia społecznego i nimi się posługiwać odpowiednio do wymogów prawa dobra powszechnego. A jakimi się kierują motywami w tym względzie? Czy czynią to z powodu bezinteresownych, czy też wiążą z tym swoje partyjne albo nawet czysto osobiste interesy? To wszystko mieści się w sferze czysto subiektywnych motywacji i intencji poddanych kontroli sumienia kierujących się nimi osób. I za dotyczy tego sumienia są oni odpowiedzialni przed Bogiem, natomiast przed historią za obiektywne, wymierne efekty podejmowanych działań. Otóż ta ogólna refleksja okazuje się nadal aktualna w współczesnych warunkach życia naszego polskiego społeczeństwa, przede wszystkim w związku z podejmowanymi obecnie przez własnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro prawodawczymi instytucjami, a także z tymi organizacyjnymi reformami w świecie polskiego aktualnego wymiaru sprawiedliwości. Otóż jeśli chodzi o moje przemówienie, to mi nie chodzi tu o propagowanie ani za, ani też przeciw tym poczynaniom. Natomiast zawsze jest na czasie przypomnienie moralnego postulatu wzywającego do formowania osobistych opcji w tego rodzaju sprawach na podstawie w duchu maksymalnego obiektywizmu i poczucia także odpowiedzialności każdego z nas za aktualny, konkretny kształt dobra wspólnego. Ważną w tym względzie pomocą jest na pewno rzetelna wiedza na ten temat, jaką w tej materii, szczególnie ze sprawie kary śmierci, głosi Kościół w osobach rzeczników tego zwyczajnego magisterium Kościoła, jakim oczywiście są papieże. I ten zamiar, proszę Państwa, przyświecał mi przy wyrażeniu zgody na wygłoszenie dzisiejszego przemówienia. Nie wiem tylko, czy się z tego przyrzeczenia należycie wywiązałem. Prosimy o pytania, jeżeli ktoś z Państwa, proszę bardzo. Przeciętno mam takie pytanie, czyli z tego wywodu mamy rozumieć, że wypowiedzi Jana Pawła II były jego subiektywnymi wypowiedziami, nie w imieniu, nie wchodzącymi w zakres nieomylnego magisterium, natomiast Pius XII kontynuował linię nieomylnego magisterium. Nie, przepraszam bardzo, tego nie powiedziałem i nie chciałem przynajmniej tego powiedzieć. Nauka Jana powiedz zgodnie z tym podstawowym wyróżnieniem. Jeżeli chodzi o moralną stronę wymiaru kary śmierci, Jan Paweł śmierci i Pius XII jednakowo głoszą tę tezę, że to jest kara, która jest moralnie do usprawiedliwienia, że ona nie jest skażona moralnym złem. Czyli, że pod tym względem
nie można wyrzucić, że to jest coś, powiedzmy, coś niezgodnego z moralnością katolicką. Taka jest doktryna Kościoła. Natomiast stosowanie, chodzi o to, czy ono w tych warunkach, powiedzmy, teraz to powiem, że dzisiaj już mamy takie środki zabezpieczające to bezpieczeństwo osób i całego społeczeństwa, że karę śmierci można wyeliminować z zakresu, prawda, prawa karnego państwowego. Co do tego to jest, tu jest tylko różnica, w tym punkcie, nie w tamtym pierwszym, podstawowym, zasadniczym tym orzeczeniu odnośnie do moralnego charakteru kary śmierci jest to zgodna, że jest dopuszczalna, przecież papież wyraźnie mówi, obowiązkiem, prawnie obowiązkiem jest tu, w tym względzie, prawda, organizacji państwowej stwarzać warunki bezpieczeństwa, a natomiast stosowanie zależy od tego, jaka jest ogólna sytuacja tego społeczeństwa. To tu, no, każdy z nas tak sobie może zadać to pytanie i odpowiedzieć na to, kto jest bardziej realistycznie nastawiony, czy był Pius XII, czy też Jan Paweł II. Jan Paweł II był człowiekiem pił dobrego serca, a mi się wydaje, że Pius XII był bardziej potwierdzony, tak powiedzmy, praktycznie, rzeczowo, powiedzmy, do tej sławy ustawiony i dlatego też wypowiedział ten ostrzeg, który mi się wydaje, że pasuje w sam raz do dzisiejszych, powiedzmy, warunków, to co mówił do tych członków tej policji kryminalnie w sam raz, powiedzmy, jakby pod kątem ich zawodowych czynności, że ta opinia ma swoje uzasadnienie. Proszę bardzo. Proszę tutaj następne pytanie. Ja akurat mam pytanie związane z pytaniem przedmówcy, pytającego, na które w dalszej części ksiądz profesor odpowiedział, ale jeszcze ksiądz profesor wcześniej wspomniał o tym duchu humanizmu, który był przesiąknięty, no można powiedzieć, z całym nauczaniem prawie Jana Pawła II, a z kolei o duchu takiego realizmu, to jest kary śmierci. I także moje pytanie dotyczy właśnie subiektywnej oceny. Czy to właśnie ten duch humanizmu, który niewątpliwie cechował w jakimś stopniu nauczanie Jana Pawła II, czy nie mógł wpływać subiektywnie na subiektywną jego ocenę? Ponieważ ja czytając encyklikę Evangelium Vitae, a także inne, także i prywatne stwierdzenia podczas kazań, homilii świętej pamięci Jana Pawła II, do takiego wniosku osobiście doszedłem, że mogło to być jednak subiektywne podejście w oparciu o niejako tą formację humanistyczną. Ja tak sądzę, ja też tę myśl, więc staram się to pokazać, że to wypłynęło z tych studiów, z tego głębokiego humanizmu, ale zaciemniło jak gdyby, powiedzmy, ostrość widzenia tych sytuacji w ich realnym kształcie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałbym się zapytać, to wiąże się niejako z tematem, ale trochę wykracza. Mianowicie chciałbym się zapytać o godziwość stosowania kar cielesnych, kary chłosty na przykład. Bo jak wiemy, w niektórych krajach, takich jak Singapur, jak Tajlandia, Malezja, ta kara chłosty jest stosowana i współcześnie. Jest to oczywiście kodeksowo ograniczone i, że tak powiem, sprowadza się do karania młodocianych chuliganów. W tej chwili wielu publicystów, również w Polsce, podnosi też to zagadnienie, czy lepiej jest na przykład młodocianego wandala czy chuligana przywołać do porządku poprzez zastosowanie humanitarnej kary chłosty, czy też deprawować go w więzieniu, gdzie, jak wiemy, więzienia są akademiami przestępców. I czy w związku z zasadą prewencji ogólnej, zasadą oddziaływania, ta kara jest godziwa. Przypuszczam, że jeżeli kara śmierci jest godziwą, to tym bardziej ogólnie mówiąc kara chłosty też, ale co do praktycznej stosowalności, to by musieli się wypowiedzieć ludzie w tym względzie jakoś bardziej kompetentni. Analogicznie z karą śmierci. Tak. Oczywiście, tak sądzę, oczywiście. To są sprawy do rozważenia, no jest dużo prawników i różnego kalibru, niech oni na tym dyskutują i tak dalej. Mnie chodziło tylko o ustalenie podstawowej, moralnej, w tym względzie twierdzi odnośnie do moralnej strony tego rodzaju działania kara śmierci i ewentualnie chłosty, czy jakichś innych form tej penitencjarii, którą się, powiedzmy, obecnie mogą, prawda, sędziowie w swojej praktyce tej posługiwać.
Prosimy o pytanie. No, proszę bardzo. Ja mam chciał, profesorze, mam pytanie tej natury, ponieważ kara jako taka powinna być sprawiedliwa i przede wszystkim też sprawiedliwa wobec osoby skazanej. Czy można postawić taką tezę, że kara śmierci w wielu przypadkach jest bardziej sprawiedliwą karą dla skazanego niż kara dożywocia? Bo jeżeli ktoś skazany na karę dożywocia, on właśnie, tak jak już tutaj przedmówca powiedział, jest zdemoralizowany w więzieniu. A jeżeli przyjmiemy, że celem człowieka jest zbawienie, to ktoś skazany na karę śmierci ma, że tak powiem, krótki czas na nauczenie i siłą rzeczy w łatwiejszy sposób obronić swoją duszę, tracąc właśnie życie doczesne. No, to jest zależy dużo od subiektywnych nastawień poszczególnych osób, które trudno w tej materii wypowiadać jakieś zdania ogólnie obowiązujące. To byłaby kwestia praktyki, wypróbowania, powiedzmy, czy właśnie tą drogą by się nie dało osiągnąć lepszych rezultatów, aniżeli stosowanie dożywotniego więzienia, powiedzmy, czy tego. To już są kwestie praktyczne, które tak z punktu widzenia tych podstawowych, powiedzmy, orzeczeń moralnych, no to trudno wypowiadać takie sądy, powiedzmy, jakieś apodyktyczne. To już jest kwestia, powiedzmy, bardziej konkretna. Im bardziej konkretna, tym dalej się odsuwa od możliwości takiego normatywnego i, prawda, ogólnego normatywnego rozstrzygania. Proszę bardzo. No i czy, profesorze, otóż, no przecież mamy taka przykład tego, o czym mówił tutaj przedmówca, a mianowicie jak dobry łot się nawróci. Karę i karze śmierci, którą przyjął dobrowolnie, dostąpił zbawienia. Więc wydaje się, że tutaj nauczanie Jana Pawła II w tym punkcie bardzo było moim zdaniem skażone humanizmem, bo zapominało o tej bardzo istotnej sprawie, że celem jest zbawić swoją duszę. A kara śmierci, no to widać na kartach Ewangelii. Kara śmierci dobrowolnie przyjęta to jest życie wieczne, to jest zbawienie. Więc, a jeżeli człowiek żyje na ziemi po to, żeby zbawić swoją duszę, przynajmniej tak to rynek kościoła twierdzi, prawda? No więc nieporuszanie tego aspektu, w ogóle przemilczenie go w ogóle w dzisiejszych czasach, no już od bardzo wielu lat w kościele katolickim, wydaje mi się pewnym bardzo poważnym zaniedbaniem. Co ojciec profesor na ten temat myśli? Ja dlatego mówię o tym, co ja sądzę, że są takie opinie, no a ja ponieważ skazany byłem na nauczanie filozofii moralności, także w zakresie tym przez cały ciąg mojego życia, począwszy od 1938 roku, aż do przejścia na emeryturę w roku znowu, którym urodziłem się w 18, to był rok w takim razie 88, no to te problemy to musiałem, prawda, omawiać i też tak sądzę właśnie, to jest ja, Ojciec Święty, przyznam go osobiście, znam, był długi czas w bezpośrednim kontakcie, to strasznie dobry człowiek, powiedzmy, ale powiedzmy, ta dobrych, urząd, powiedzmy, Straży Najwyższego, to w tym wypadku nie wpływu radykalnie, powiedzmy, to zostawało, powiedzmy, to subiektywne nastawienie tej właśnie pewnej dobroci, które w tych pewnych konkretnych rozstrzygnięciach może nie zawsze było tak jakoś, okazało się w skutkach swoich, no, najlepszym rozstrzygnięciem. To był też ten wydźwięk tego, co ja chciałem powiedzieć. Kocham Ojca Świętego, powiedzmy. No, jak powiedziałem, byłem w nim w kontakcie. Kiedy został biskupem, prawda, i myślał z początku, że swoje obowiązki wykładowcy teologii i etyki społecznej na doktryce papieskim wydziale, prawda, później na obecnym dzisiejszym pacie, połączy jedno z drugim, a ja się poprzekonał, że to nie da rady, powiedzmy, albo się jest biskupem, albo wykładowcą. No to w ten czas przez nie sam osobiście, tylko przez rektora, przecież ja objął po nim ten. Ja byłem następcą Ojca Świętego, nie na katedrze watykańskiej, tylko w Krakowie, powiedzmy, tam na katedrze tego wykładowcy etyki i teologii moralnej, prawda, aż od któregoś tam roku, już nie pamiętam którego, aż do końca, powiedzmy, swojej, kiedy przeszedłem na emeryturę, w końcu powiedziałem, że dosyć, koniec dydaktyku, chciałem zażywać wolnego czasu emerytalnego, powiedzmy, już właśnie, już tak
tego, a tymczasem się okazuje, że wcale się tak nie stało, powiedzmy, i wciąż jestem czymś, jakimiś obowiązkami obarczanym. Jestem właśnie w tym sensie, że muszę pisać artykuły, muszę pisać, wygłaszać przemówienia, no i taki jest nędzny żywot emeryta. Przepraszam na pytania. Proszę. Jakżeś pan profesor odniósł temat dzisiejszego wykładu do piątego przykazania dekalogu? Bo chyba sam mam na tego no, dekalogu nie zabijaj, tak? Tak. No to powiadam, nie zabijaj. Najpierw, jeżeli chodzi o samo jak echa, powiedzmy, jeszcze studiów teologicznych, to tłumaczenie nie zabijaj nie jest dokładne, bo tam jest pismem hebrajskim, to nie popełniaj mordu. Co innego powiedzmy jest zabicie, co innego mordu. To chodzi o mord, nie zabijaj człowieka niewinnego poza sytuacją własnej obrony. A w tej książce, którą tu Państwu, na którą rok cały pracowałem, to się staram zbadać wszystkie źródła, powiedzmy, od początku do końca, od pisma od świętego Pawła, powiedzmy, jego listu do Rzymian, rozdział 13, gdzie mówi, że władza państwowa nie na próżno nosi miecz.